Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z szybciutkim testem na żywo produktu, który się sprawdzi tym z Was, które poszukują jeszcze w te istniejące lato produktów, które będą świetne na upalną pogodę. Ja właśnie wynalazłam ostatnio taki produkt, jestem nim zachwycona i dlatego postanowiłam Wam go zaprezentować i zrobić taki króciutki, szybciutki naprawdę test na żywo. Więc jeżeli jesteście ciekawe, to serdecznie zapraszam do dalszego oglądania. Przepraszam za moje niesforne włosy i za moją niesforną twarz, ale po prostu no, włosy dzisiaj idą do fryzjera, a twarz jest po urlopie, więc po prostu chyba zmiana wody czy coś właśnie spowodowały, że tutaj mam takie różnego rodzaju niespodzianki. Ale przechodząc do rzeczy, produkt, o którym mówię, którym jestem zachwycona, jest to CC Cream z Eveline. I ten krem charakteryzuje się tym, że ma w sobie takie mikropigmenty, podobnie jak takie CC balsamy do ciała, które są na różne niedoskonałości, co oznacza, że tak jak możecie widzieć teraz w zbliżeniach, jest on biały, ale ma takie drobne granulki. Może to być problematyczne dla tych z Was, które właśnie chcą sobie dobrać kolor, wiadomo, w drogerii na miejscu, ale myślę, że gama kolorystyczna nie jest aż tak szeroka, żeby mieć z tym jakiś mega problem, po prostu ci, którzy są całkiem jaśni, muszą mieć najjaśniejszy, a ci, którzy są tego typu cery jak ja, muszą mieć po prostu najciemniejszy. No wiadomo, osoby o pośrednim rodzaju karnacji mogą sobie albo kupić odcień pierwszy i drugi, to jest 51 i 52, zmieszać je, pokombinować i zobaczyć, a te osoby, które tak jak ja mają ten taki, powiedzmy, bardziej śniady typ cery, powinny się zdecydować, wydaje mi się, na ten najciemniejszy i też nie wiem, czy nie będzie on czasem dla niektórych za jasny. No ale ja sobie dobrałam numer 53, jest to kolor beige i tutaj podczas jakby aplikacji sprawdzania koloru proponuję sobie wziąć odrobinę na dłoń, bo inaczej nie mamy możliwości. Na dłoni sobie ten produkt rozmieszać, to znaczy uwolnić te właśnie mikropigmenty, które właśnie po naciśnięciu palcem pękają i po prostu dają kolor. I dopiero w momencie, kiedy mamy już uzyskaną taką konsystencję właśnie jednolitą, jak konsystencja podkładu czy właśnie CC kremu, to wtedy sobie nakładamy tutaj na żuchwę tradycyjnie, tak jak najlepiej jest dobierać kolor, albo tutaj na twarz i wtedy właśnie widzimy, czy ten kolor współgra właśnie z naszym ciałem. Ten kolor jest dla mnie idealny, więc ja przechodzę do aplikacji. Nakładam tego kremu odrobinkę i od razu, zanim sobie przygotuję tą właśnie mieszankę, nakładam sobie ten produkt na twarz. Używam do tego mojej nowej gąbki z Donegal, która jest podróbką Beauty Blendera. I dokładam sobie jeszcze odrobinkę tego CC kremu, ze względu na to, że po prostu tutaj, jak widzicie, mam troszeczkę niedoskonałości na tej twarzy, więc chciałabym Wam pokazać, że on naprawdę potrafi być bardzo fajnym kremem, żebyście się nie zraziły widząc moje diody i resztę robię rączkami. Rozsmarowuję go dosłownie tak, jak rozsmarowuję po prostu krem. Tak mi się on najlepiej sprawdza. Później go wklepuję. Właśnie ciepło dłoni powoduje, że jakoś tak wyjątkowo on się później dobrze prezentuje na twarzy i też jakoś się tak fajnie w nią wtapia, więc wyjątkowo akurat jest to taki produkt, do którego nie używam właśnie w 100% Beauty Blendera, co jest po prostu świętem. I teraz na moje niedoskonałości, no bo niestety jak widzicie, nie jest to produkt, który jakoś mega kryje, on fajnie ujednolica cerę, jeżeli nie miałabym tych tutaj problemów skórnych, to jak widzicie tutaj z tej strony twarzy wygląda to całkiem spoko i fajnie się prezentuje, ale że mam tutaj właśnie niedoskonałości, no to niestety, ale muszę użyć kamuflaża i używam kamuflaża z Catrice w kolorze Light Beige, jest to numerek 002, przepraszam, 020. I też odrobinkę tutaj wklepuję pod oczy, ponieważ mam dość spore zasinienia i to jest dla mnie taki najlepszy sposób. Również korektor, ten kamuflaż posłuży mi jako baza pod późniejsze cienie. Jeszcze nie wiem, czy będę się jakoś mega malowała, bo szczerze Wam powiem, że nie mam dzisiaj za bardzo na to czasu. I kamuflaż ten tutaj sobie wtapiam w skórę właśnie tym Beauty Blenderem, powiedzmy sobie. I tak naprawdę tyle.
Pod oczy nałożę sobie nowy korektor Art Scenic, również z Eveline. On jest już w jakim kolorze? W kolorze 04 Light. Troszeczkę też nim rozświetlę sobie, bo on jest właśnie taki delikatnie rozświetlający, więc sobie go nałożę też na centrum twarzy. I wklepuję go też właśnie palcami, bo też on się najlepiej właśnie zachowuje wtedy na skórze pod oczami. On ma bardzo fajne żółte tony, więc on jest idealny na takie, na taki typ, że tak powiem, worków pod oczami, jak ja mam. Nie skupiam się na tym, aby to było jakieś mega precyzyjne, ponieważ i tak będę resztę wklepywała gąbeczką. Ten korektor też, jak widzicie, jak się najpierw nałoży troszeczkę kamuflaża, jak macie takie mega sińce pod oczami, a później nałożycie sobie właśnie ten korektor, to on bardzo fajnie współgra właśnie z tym kamuflażem z Catrice i myślę, że to wygląda całkiem spoko. I wiecie, co wam powiem? Fajne jest to, że on... Tutaj co prawda producent chyba nie mówi o tym. Mówi tutaj o właściwościach nawilżających i wygładzających, więc to jest jak najbardziej takie, moim zdaniem, jak najbardziej realne i faktycznie się to tym osiąga. Nie powiedziałabym, że długotrwale koryguje niedoskonałości, bo jak widzicie, nie jest on kryjący, więc te niedoskonałości, jeżeli ktoś ma większe, tak jak ja dziś, nie pokryje tego. Natomiast fajne jest to, że on, słuchajcie, zastyga, podobnie jak podkład z Estée Lauder Double Wear. On się w ogóle nie przemieszcza i moim zdaniem właśnie mi się on sprawdzał w tą pogodę idealnie, dlatego że takie upały, ponieważ on, z nim się w ogóle nic nie działo, słuchajcie. On się nie przemieszczał pod wpływem właśnie tego, kiedy ta twarz jednak się mimo wszystko pociła, chociaż i tak ja nie mam problemów takich z potliwością twarzy, jak być może niektóre z was. Ale mi się idealnie sprawdził, więc ja jestem z niego zadowolona i mi się to podoba. Teraz troszeczkę zawsze właśnie czekam, zanim przypudruję go, czekam troszeczkę, aż się wchłonie, właśnie aż zastygnie. I wtedy używam mojego też, no, też mojej nowości pudru sypkiego z Bourjois. Jest to kolor, już wam mówię, jest to kolor 01 Peach i on ma też takie żółtawe tony, więc on pod oczy jest po prostu idealny. Jest moim zdaniem drobno zmielony, więc on bardzo fajnie też tutaj naturalnie się zachowuje. I nim właśnie oraz wilgotną gąbeczką Beauty Blender sobie matowię ten obszar, który, do którego używałam właśnie korektor. I przypudrowuję nim cały obszar twarzy. Na tak przygotowaną twarz za chwileczkę nałożę również produkty do modelowania twarzy, takie jak bronzer z Kobo oraz rozświetlacz z Mary Luminizer od The Balm. I będę chodziła troszeczkę w ciągu dnia w tym, co sobie teraz uszykowałam na twarzy. Nie będę przy was robiła makijażu, ponieważ też za bardzo nie mam na to dzisiaj czasu, więc sobie na szybko coś tam podmaluję rzęsy, pociągnę żelem do brwi brwi i myślę, że to będzie wszystko, więc myślę, że nie ma też sensu wam tego pokazywać. Tak, więc teraz na szybciutko zrobimy podsumowanie i mam nadzieję, że uda mi się do was wieczorem wrócić. Myślę, że tak z 6 godzin, 8 będę miała ten podkład i też dzisiaj jest dość ciepło, więc myślę, że zobaczycie, w jaki sposób on się właśnie sprawdza. Więc ja śmigam do fryzjera, później pozałatwiać swoje sprawy i mam nadzieję, że się razem spotkamy i podsumujemy sobie to, w jaki sposób ten produkt właśnie się sprawdza w gorące dni. Więc do zobaczenia, kochani! Hej, hej, mam dla was update tego, jak wygląda moja buzia po naprawdę całym bitym dniu. W związku z tym, że ja byłam po fryzjerze, to wiadomo, że tutaj po bokach są, widzicie, jakieś takie plamki, jakieś takie, powiedzmy sobie, zacieki wodne, no bo wiadomo, to jest oczywiste, że takie coś się pojawia. Więc widzicie, że tutaj przy nosie, na nosie, na czole, w miejscach, gdzie było konturowanie na sucho buzi, że ogólnie wygląda to całkiem spoko, więc ja, tak jak mówiłam już na wstępie, ja mogę wam serdecznie naprawdę polecić ten produkt, bo dla mnie, jak twarz tak wygląda po 10 godzinach, to jest po prostu super. Mi naprawdę niczego więcej nie potrzeba, też wiadomo, że ta twarz się trochę świeci, słuchajcie, no coś tam na niej widać, że nie jest to świeży całkowicie makijaż, ale myślę, że jak na to, że ten makijaż już jest tylu godzinny, bo aktualnie jest godzina 18, to naprawdę myślę, że jest naprawdę, naprawdę, naprawdę super. Więc tak, jeżeli chodzi o zapewnienia producenta dotyczące tego, że jest to produkt przeznaczony do pielęgnacji każdego typu cery, myślę, że jak najbardziej. Myślę, że zarówno cery bardziej tłuste, jak i cery suche będą miały komfort na twarzy, tak? Czyli osobom z tłustą cerą się ta cera nie będzie jakoś mega przetłuszczała, a osobom z cerą suchą przyniosą one taką fajną, nawilżającą ulgę.
Jeżeli chodzi o aplikację, to tak jak Wam mówiłam, zawierałam w sobie takie mikropigmenty, więc zamienia się w coś a la fluid w momencie, kiedy właśnie to rozsmarujemy. I jak najbardziej tak nadaje też jednolity i naturalny koloryt. I jak ktoś nie ma większych problemów z cerą, tak jak ja, dopiero teraz tak jakoś wyjątkowo coś się wydarzyło, to myślę, że będzie zadowolony nawet po jednej takiej pompeczce i będzie mega efekt. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj innowacyjny kwas hialuronowy, który ma właśnie właściwości nawilżające i wygładzające i który daje naturalne, nieskazitelne i promienne wykończenie, to myślę, że też tak jest, bo faktycznie ta cera staje się taka wyrównana, promienista, nawilżona, wygładzona, też użyłam takich określeń. I jeszcze informacja dla tych z Was, które właśnie poszukują produktów z SPF-ami, czyli z ochroną przeciwsłoneczną, to ten produkt posiada w sobie SPF 15, więc dla tych z Was, które nie mają jakiejś mega bladej cery, które nie poszukują jakichś mega ochronnych produktów, to myślę, że ten produkt właśnie się świetnie sprawdzi. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że ten test na żywo przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zachęcam do klikania kciuków w górę. A teraz już zmykam, bo jakieś auto tu przede mną parkuje. Więc pozdrawiam Was serdecznie i ślę Wam buziaki. Pa!